całe szczęście mógł być zaraz nawet z Bielska jako zwycięzca. Nością 120 minut, no to nie jest takie właśnie proste. Kurczę, szkoda, powinniśmy to rozwiązać w 90 minutach i mieć spokój i właśnie się regenerować na mecz z Wisłą, a tutaj jeszcze 120 minut, ten mój niewykorzystany karny, no szkoda, ale ważne, że tam wchodzimy do 1/4. Potrafimy się podnieść właśnie, no teraz jest taka troszeczkę, taka mała fala krytyki na nas. Ten mecz na pewno tak troszeczkę do przodu, no nie do końca, no powinniśmy w 90 minutach to wygrać, no ale na Wisłę już musimy się zmotywować i zregenerować. Ja oczywiście nie wyobrażałem sobie takiego horroru, jaki był w końcówce meczu, bo wydawało się, że wcześniej, kiedy ten rzut karny zostanie wykorzystany, już będzie zakończona ta walka happy endem. Niestety doprowadziliśmy do dogrywki. Martwię się tym bardziej dlatego, że mamy w piątek arcyważne spotkanie z Wisłą i nie wiem, czy to się nie odbije też na zdrowiu piłkarzy. Sytuacji ofensywy było mnóstwo, natomiast w obronie parę razy zawiedliśmy, stąd dostaliśmy sobie 3-4 bramki, ale jeszcze raz mówię, przecież to jest zespół z ekstraklasy, zespół, który gra dobrze w lidze, zawodnicy klasowi, dostosowaliśmy się, myślę, że poziomem sportowym dzisiaj.